Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Znany benedyktyński biblista, nieżyjący już ojciec Augustyn Jankowski, w komentarzu do fragmentu Ewangelii o zarządcy winnicy i uczciwej zapłacie zwrócił uwagę na jeden istotny szczegół, który daje ważne światło na dzisiejszą przypowieść. Gospodarz winnicy wychodzi kilka razy, by nająć robotników, tak jakby bardzo się spieszył. Dlaczego? Jego pośpiech powodowany był prawdopodobnie zbliżającą się już porą zimową. Pan winnicy chciał, by plony nie zmarnowały się, by owoce zostały zebrane i żeby wszyscy otrzymali zapłatę. Co z tej przypowieści wynika dla nas? Zimna pora to czas ostateczny. Pan powołuje każdego, byśmy nie zmarnowali sensu życia i planu zbawienia. My często też, jak tamci robotnicy, stoimy bezradni, bezczynni, dlatego warto iść za Panem. Warto też wspierać tych, którzy w tej winnicy już posługują. Siostry zakonne, kapłanów i nieważne, czy ktoś pracuje 50 lat, czy może tylko 2, zapłata jest ta sama. Tą zapłatą jest łaska Boga, a łaska ma nieskończoną wartość.